tym, jak Słupsk wyglądał kiedyś, jak wygląda teraz, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się zmienia. Rozmawiam dzisiaj z panią Beatą Chrzanowską, przewodniczącą Rady Miasta Słupska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiamy z tej perspektywy po raz pierwszy, bo miałyśmy już okazję nieraz rozmawiać na różne tematy. Pani przewodnicząca, wśród głosów, które mówią o wejściu, o integracji z Unią Europejską, przeważają głosy, że ta integracja przyniosła praktycznie same korzyści. Ja chciałabym panią zapytać, czy pani jest rzeczywiście przekonana, że te korzyści, które Słupsk osiągnął z perspektywy ostatniej dekady, są takie, jakich byśmy oczekiwali i czy po prostu efektywnie wykorzystaliśmy ten moment, kiedy Słupsk wraz z całym krajem wszedł do Unii Europejskiej? No niewątpliwie środki z Unii Europejskiej spowodowały szybszy rozwój naszego kraju i również miasta Słupska. To środki, które przeznaczyliśmy na wiele inwestycji, na wiele zadań, które przybliżyły nas do Europy. Ale zawsze jest tak, że nie zawsze mamy tylko i wyłącznie sukcesy. Okazuje się, że taka chęć pozyskania darmowych pieniędzy przy 85-procentowym dofinansowaniu zadań spowodowała, że rozpoczęliśmy jedną z inwestycji, która długo nie da o sobie zapomnieć. Ale ja uważam, że dzięki tym środkom, które otrzymaliśmy z Unii, mogliśmy naprawdę zrealizować wiele projektów, które nas po prostu do tej Unii przybliżyły. A czy mogłaby pani wymienić inwestycje, które świadczą o tej europejskości Słupska, o tym, że zaczął jak gdyby wychodzić z tych zamierzchłych czasów? Rozwój komunikacji postawiłabym jako numer jeden, dlatego że dzięki środkom unijnym mogliśmy przebudować albo wybudować drogi, a przede wszystkim zakupić bardzo dużo nowoczesnych autobusów. One nas rzeczywiście przybliżyły do Europy. Później rozwój gospodarki komunalnej, przecież oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci, przebudowa kanalizacji, to też środki unijne, które nam ułatwiają życie. Zrewitalizowaliśmy część, co prawda wybraną część, ale część miasta, dokonaliśmy termomodernizacji budynków, one dzisiaj inaczej wyglądają. No i rzeczywiście dużo się mówi w tym momencie o takich korzyściach wynikających między innymi z oszczędności powstałych po termomodernizacji. No jest jeszcze wiele innych takich, ale to już nie będą inwestycje, więc już nie będą. No właśnie, bo fundusze unijne to nie tylko pieniądze na inwestycje, na takie twarde projekty, ale na wejściu do Unii Europejskiej skorzystali także sami mieszkańcy. To są również projekty miękkie. Czy o nich też możemy powiedzieć parę słów? Tak, między innymi przecież dzięki środkom z Unii Europejskiej grupa mieszkańców mogła przecież zdobyć nowe kwalifikacje, ukończyć szkolenia, uzyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności. To jest naprawdę rzesza ludzi, którzy mogli po tej transformacji się odnaleźć i pokazać troszeczkę z innej strony. Kiedy mówimy o środkach unijnych i pada hasło, jest możliwość dofinansowania jakiegoś projektu w 80, 85%, 70%. Ludzie słyszą hasło, dostaniemy pieniądze i czekają, co za te pieniądze zostanie zrobione. Ale żeby te środki do nas płynęły, to jest bardzo długa droga i często, jak to się mówi, pełna progów i barier. No właśnie, czy łatwo jest pozyskać środki europejskie i jak pani na to patrzy z perspektywy członka Rady Miasta? Niełatwo jest pozyskać takie pieniądze, bo rzeczywiście 85% to jest taki lep. Wydaje nam się, że to są takie łatwe do uzyskania pieniądze i potrzebne jest tylko 15%, ale bardzo często ta pozostała część jest trudna do zdobycia, bo są to między innymi środki, które my musimy wygospodarować we własnym zakresie i tu jest taka pułapka, mówię o tej pułapce, dlatego że no, zdołaliśmy rozpocząć inwestycję, która nie do końca okazuje się była potrzebna, a w tej chwili trudno o niej zapomnieć. Mówię cały czas o akwaparku, bo jest to projekt, który stał się przykładem, w jaki sposób nie realizować inwestycji albo nie pozyskiwać środków na inwestycję niepotrzebną. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie mówmy o tym, co się nie udało, ale to, co się nie udało, to jest też dobra nauka na przyszłość. My stoimy przed nową perspektywą finansową ze środków europejskich. Możemy ją wykorzystać. No właśnie, jak pani uważa, jako słupszczanka, jako członek Rady Miasta, jako przewodnicząca Rady Miasta,
W jakim kierunku myśmy w kolejnych latach, w tej nowej perspektywie powinni pójść i na co te pieniądze wykorzystać, żeby nie odbijały się nam później znowu czkawką, tak jak właśnie akwapark? Dokładnie. Uważam, że powinniśmy postawić na przygotowanie projektów, których zadaniem będzie stworzenie takich inwestycji, które na przykład wyzwolą nowe miejsca pracy, albo dzięki którym po prostu miasto Słupsk zwiększy liczbę swoich mieszkańców, czyli absolutnie nie powinniśmy w tej chwili już stawiać na drogi, parki, ścieżki rowerowe, tylko po prostu miejsca pracy, inwestycje, które gdzieś wygenerują później dodatkowe środki. To jest właśnie ta przestroga i to jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę w przyszłych latach, prawda? Bo to nam się tutaj nie udało do końca. Ale czy my jesteśmy w ogóle przygotowani przez perspektywy tych lat do pozyskiwania tych środków? Czy tutaj pani widzi, że osoby odpowiedzialne za tworzenie projektów, za przygotowywanie projektów już osiągnęły ten poziom, kiedy możemy być z niego zadowoleni? Cały czas ludzie, wszyscy musimy się uczyć, prawda? Musimy się uczyć od siebie nawzajem, bo i wśród tych osób, które przygotowywały projekty, dużo się zmieniło. Jednak cały czas uważam, że po prostu nie możemy nastawiać się tylko i wyłącznie na tworzenie takich projektów, które stwarzają, że otoczenie nasze jest ładniejsze. My wszyscy jesteśmy zadowoleni ze ścieżek rowerowych na przykład. A ja uważam, że nie ścieżki rowerowe w tym mieście są najważniejsze, bo jeżdżę ze swoją wnuczką wózkiem i okazuje się, że przejazd niektórymi ulicami wózkiem dziecięcym to dopiero jest problem. No ale nikt na tę chwilę nie pomyślał o polepszeniu infrastruktury miejskiej właśnie, jeśli chodzi o chodniki i dostosowanie ich na przykład do osób niepełnosprawnych. Unia Europejska to nie tylko ta możliwość pozyskiwania środków finansowych, ale to jest także otwarcie się miasta na Europę. Gdyby popatrzeć na umowy partnerskie, które miasto Słupsk podpisało z miastami Europy, to można by nawet pokusić się o takie stwierdzenie, że poszliśmy na ilość, bo mamy tych miast bardzo wiele. Ja chciałabym panią zapytać, jak pani ocenia kontakty międzynarodowe i wykorzystanie tych umów partnerskich z innymi miastami przez Słupsk w ostatnich latach i co ewentualnie moglibyśmy na przyszłość zmienić, żeby było jeszcze lepiej? Bardzo mi się podoba współpraca z Flensburgiem i z Karlein. To są przykłady takich miast, które otworzyły się przede wszystkim na młodzież ze Słupska. Dzisiaj młodzi ludzie wyjeżdżający ze Słupska nie mają bariery chociażby języka, wiedzą doskonale, jak posługiwać się nimi, w jaki sposób odnaleźć się w Unii Europejskiej. I to jest taka taki świeży powiew tej europejskości. Natomiast w przeciągu ostatnich 4 lat nie przypominam sobie jakiegokolwiek kontaktu z miastami partnerskimi we Włoszech. To są takie rzadkie kontakty. Za to w Unii Europejskiej nie jest Archangelsk, a współpraca z Archangelskiem była rzeczywiście owocna. No, tutaj jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia. No to zapytam panią w takim razie o marzenia w tym kierunku, które miałyby się ziścić. Jak by pani sobie tą współpracę wyobrażała? Chciałabym, żeby na przykład uroczystości miejskie były organizowane w Słupsku, tak jak na przykład w Karleń, gdzie każdy mieszkaniec Słupska zintegrowany z tym miastem, identyfikujący się z miastem, byłby chętny do tego, żeby coś dla tego miasta zrobić. I stwierdzenie, że nic w mieście się nie dzieje, byłoby takim po prostu włożonym tekstem do lamusa. Nie chciałabym po prostu tego słyszeć, bo w końcu to, co się dzieje w mieście, zależy tylko i wyłącznie od nas i od naszego nastawienia, zaangażowania i tego, co po prostu tutaj robimy. To także zależy od pieniędzy, które mamy w kasie miasta, bo niestety wielu rzeczy nie da się zrobić tylko i wyłącznie z dobrych chęci i za darmo. Pani, będąc członkiem Rady Miasta, będąc jej przewodniczącą, staje często przed takim właśnie problemem. Można coś zrobić, jest szansa, ludzie tego chcą, są instytucje, które piszą piękne projekty, ale niestety często ma pani dylemat. Czy to rzeczywiście uda się zrobić? Z czego te dylematy tak naprawdę wynikają?
Te dylematy wynikają między innymi z faktu, że mieszkańcy Słupska mają inne oczekiwania niż kiedyś. Jesteśmy w podobnym wieku i wiemy doskonale, że można było się kiedyś bawić naprawdę nie mając środków finansowych, pieniędzy na wielkie zabawki, a kreatywność samych dzieci była zdecydowanie większa niż teraz. Dzisiaj jest podobnie. Po prostu mamy oczekiwania co do organizacji wielu przedsięwzięć, sami niewiele dając od siebie. I myślę, że to jest taki ważny problem, nad którym trzeba byłoby się jeszcze zastanowić. Ja nie mogę odmówić sobie przyjemności zapytania panią jeszcze o oświatę. Jest pani przecież związana ze słupską oświatą. No właśnie, jak dzięki integracji z Unią Europejską zmieniła się słupska oświata? Słupska oświata przede wszystkim troszeczkę inaczej wygląda. Każda ze szkół ma taki, za honor sobie postawiła powiązanie się z jakimiś szkołami, instytucjami w Unii Europejskiej po to, żeby między innymi była możliwa wymiana młodzieży. Dzisiaj młody uczeń naszej szkoły jest tak otwarty na Europę, że naprawdę doskonale sobie w tej Europie poradzi. Między innymi zdobywając kwalifikacje, kończąc wszelkiego rodzaju kursy, ucząc się języka. Jest po prostu osobą, która odważnie do tej Europy pojedzie, w przeciwieństwie do innego pokolenia, takie, które po prostu tu słabo zna język i rzadko się rusza z miejsca. Poza tym Unia Europejska przyniosła nam takie inne propozycje dla oświaty, inny system kształcenia. Tak nie do końca wierzę, że to się akurat sprawdziło, bo mogłoby być zupełnie inaczej, ale jest szansa na to, że po prostu będziemy mieć oświatę taką ładniejszą, efektywniejszą, efektowniejszą. To wszystko po prostu jeszcze, fakt, że to jeszcze wszystko przed nami, no ale po prostu dużo już zrobiliśmy. Ja się bardzo cieszę, że zaczęła pani mówić o zmianach w oświacie, zaczynając od człowieka, bo on jest jednak najważniejszy, uczeń, młodzież, nauczyciel, ale nie możemy zapomnieć o tym, że oświata to także niestety placówki oświatowe, które musimy utrzymywać i tak dalej, a one miały szansę również zmienić się dzięki funduszom. One się zmieniły, bo większość z budynków jest już po termomodernizacji. Tam jest zdecydowanie lepszy wygląd samego budynku, bo to zawsze się z tym wiąże, ale powstały rozwiązania, które mają przede wszystkim ograniczyć wydawanie pieniędzy na energię, prawda? Tam powstały zupełnie inne elementy, które były dotychczas. Powstały nowe boiska, do sal trafił doskonały sprzęt, między innymi multimedialny, no komputer w tej chwili jest już nieodzowny w pracy szkoły. Te szkoły troszeczkę inaczej wyglądają. Oczywiście z mojej perspektywy muszę powiedzieć, że postawiliśmy bardzo dużo na gimnazja i szkoły podstawowe, zapominając trochę o szkołach ponadgimnazjalnych. To jest jeszcze przed nami. Szkoła ponadgimnazjalna ma za zadanie przyuczyć do zawodu, nauczyć się zawodu młodego człowieka, który za chwilę po prostu pójdzie na rynek pracy, poszukując tej pracy, więc tu trzeba byłoby jeszcze wiele nowych rozwiązań dotyczących właśnie organizacji pracowni, warsztatów, tych miejsc, gdzie po prostu ten uczeń może zdobyć nowy zawód. W niektórych miastach integracja z Unią Europejską polega również na tym, że pojawiają się kontakty nie tylko pomiędzy mieszkańcami danych miast, z miastami europejskimi, pomiędzy władzami, prezydent, burmistrz i tak dalej, ale to są również wymiany kontaktów między radnymi. Kiedy była przyznawana nagroda dla Europy dla miasta Słupska, przyjechali tutaj właśnie radni z Karlein i Flensburga i było widać, że ten kontakt jest utrzymywany i to są naprawdę bardzo przyjacielskie, bardzo osobiste kontakty. No właśnie, powiedzmy jeszcze na zakończenie o kontaktach między Słupską Radą Miasta, a Radą Miasta w miastach partnerskich. Takie kontakty powstaną wtedy, kiedy radni wyjadą przede wszystkim do tych miast partnerskich. Ja miałam taką przyjemność, że byłam w Karlein i poznałam tam małżeństwo radnych, panią Elizabeth i pana Johna. Do dzisiaj ze sobą utrzymujemy kontakty. Nie tak dawno byli w Słupsku, ale byli
prywatnie, odwiedzili mnie. To jest taka możliwość wymiany doświadczeń, ale również doskonalenia języka, poznawania innej kultury, coś takiego miłego, o czym naprawdę z przyjemnością będę mówić, bo po prostu na to zapracowałam sobie. Te kontakty osobiste są najcenniejsze, ale to może warto by pomyśleć na przyszłość o tym, żeby jakaś oficjalna współpraca między naszą radą a radą tamtego miasta jednak się nawiązała. Ja bardzo serdecznie tego pani życzę i również zgadzam się z tym, że pani Elisabeth, pan John to są wspaniali ludzie, też miałam okazję ich poznać. I życzę pani serdecznie, żeby za pani kadencji ta oficjalna współpraca między samorządami została nawiązana, nie tylko na szczeblu osobistym. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo.